Polskiej. W tekście Joanny Grabarczyk, Marcina Dobskiego i Grzegorza Wierzchołowskiego, który w najnowszym numerze Gazety Polskiej się pojawi. Dziennikarze wracają, a w zasadzie idą za tropem sprawy, która pojawiła się po raz pierwszy w takim oto kontekście. Przypomnijmy o co chodziło. Po tym, jak Telewizja Republika pokazała dom Myrchy i Gajewskiej w rejestrze korzyści posłanki Koalicji Obywatelskiej, pojawił się ręczny dopisek z datą 7 października. Okazuje się, że wpisano tam darowiznę domu w budowie o powierzchni 166 m2 od rodziców. No właśnie, dom od rodziców, i ta sprawa rodziców, a konkretnie ojca, pani poseł w jakiś sposób krążyła jako taka niesprecyzowana, nieopisana historia wśród dziennikarzy, dziennikarze tygodnika postanowili sprawdzić, o co dokładnie chodzi i kim jest ojciec pani Poseł Gajewski do ustalenia tygodnika. Jak ustaliła Gazeta Polska, Piotr Gajewski, ojciec posłanki Kingi Gajewskiej i teść wiceministra sprawiedliwości Arkadiusza Myrchy, dziś biznesmen od złota i nieruchomości, został w drugiej połowie lat 80. oskarżony o zacieranie śladów brutalnego morderstwa dokonanego przez jego braci. Zakopali oni niewinnego człowieka żywcem, po tym jak z premedytacją obmyślili plan rabunku uwiezionego przez niego towaru. W wyroku, do którego dotarliśmy, sąd uznał, że Piotr Gajewski faktycznie ślady i zakwalifikował jego czyn jako wypełniający definicję przestępstwa, ale umorzył postępowanie karne z powodu ustawy abolicyjnej z 1986 roku. Chodziło o napad na ciężarówkę, która wiozła czekoladę. W tekście i w czasie pracy nad tymi informacjami dotarliśmy, czy dziennikarze tygodnika Gazeta Polska, nasi dziennikarze śledczy, dotarli do akt Instytutu Pamięci Narodowej, w których to, co jest rzeczą bardzo rzadko spotykaną albo wręcz niespotykaną, informacja dotycząca kwestii wyroku i złamania prawa przez człowieka, o którym mówimy, została przez jak wynika z ustaleń przez samą służbę bezpieczeństwa czy funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa wymazana z dokumentów. Proszę posłuchać. Pod koniec PRL, jak wynika z późniejszych akt paszportowych, Piotr Gajewski oficjalnie prowadzi działalność gospodarczą jako handlarz obwoźny odzieżą w sulejówku. Tam też jest zameldowany. Jednocześnie ciągle wyjeżdża za granicę. W 1989 roku odwiedza Węgry, NRD, Bułgarię i Czechosłowację. A ostatnia jego podróż to dziesięciodniowy pobyt w Berlinie Zachodnim w listopadzie 1989 roku. Jest to, jak deklaruje, turystyczny. W rubryce zatytułowanej czy był karany sądownie wpisuje. Byłem karany sądownie w 1987 roku z artykułu, tu wygumkowane. Obecnie nie toczy się żadne postępowanie karne wobec mojej osoby. Jak ustaliliśmy numer artykułu, z którego został ukarany Gajewski, został wymazany prawdopodobnie przez Służbę Bezpieczeństwa jeszcze przed przekazaniem akt do Instytutu Pamięci Narodowej. To zadziwiające odkrycie. Profesor Sławomir Cęckiewicz, który w swoim życiu oglądał tysiące IPN-owskich teczek, mówi Gazecie Polskiej Jeszcze nigdy z czymś takim się nie spotkałem. Widziałem wprawdzie wiele dokumentów, z których Żyletko Ktoś wycinał jakieś fragmenty lub markerem zamazywał treść, ale nigdy w przypadku kwestionariuszy w aktach paszportowych. Kiedy przyglądamy się temu, co o tym zabójstwie, o tej straszliwej zbrodni pisały, bo pisały pod koniec lat 80., media, które interesowały się tą, tą sprawą, i kiedy czytamy o szczegółach tego przestępstwa. Naprawdę trudno jest y, m, przejść nad tym do porządku dziennego. Posłuchajmy. Na początku października 1985 roku prasa w całej Polsce informuje o zaginięciu 24-letniego kierowcy Andrzeja N. i ciężarówki star, wyładowanej po brzegi wedlowską czekoladą przeznaczoną dla sklepów w Tarnobrzegu. Wkrótce odnajduje się zaginiony samochód, ale bez kierowcy i towaru. Jednocześnie do milicji dochodzą informacje, że w ostatnich tygodniach dwoje młodych ludzi sprzedawało pokątnie czekoladę. To Paweł Gajewski, ślusarz mieszkający w Warszawie i i zakochana w nim, choć Paweł Marzone, Maria U. Spod Tarnobrzeskiego, Mokrzyszowa. Wkrótce para wpada i zostaje aresztowana. A wraz z nią Krzysztof Jasiński, przyrodni brat Pawła Gajewskiego. W notatniku tego ostatniego milicja znajduje następujący wpis. Ustalić kto jeździ. Może być obcy. Jaki ma towar? Umówić się? Pilot samochodem osobowym. Likwidacja kierowcy. Dojazd do miejsca. Wyładunek. Pozbycie się balastu, odprowadzenie samochodu, spalenie, odjazd. Paweł Gajewski tłumaczy, że to scenariusz powieści kryminalnej. Bracia, poddani zostają badaniom na wykrywaczu kłamstw. Ich najsilniejszą reakcję wywołuje pytanie, czy zwłoki kierowcy schowane zostały w lesie? Wreszcie Paweł Gajewski pęka i przyznaje: Powiem, gdzie jest kierowca, pod warunkiem, że nie będę musiał patrzeć na zwłoki. Boję się nieboszczyków. O szczegółach tego, co później udało się ustalić śledczym, czytamy również w tekście gazety Polskiej. Zwłoki 24-letniej ofiary, nagie, ułożone w pozycji embrionalnej, zostają odnalezione i wykopane. Paweł Gajewski kryje jednak przyrodniego brata Krzysztofa i twierdzi, że do zabójstwa doszło nieumyślnie w wyniku szarpaniny. Organy ścigania nie wierzą w zmieniające się cały czas wersje odprawców. Relacjonując finalną rozprawę, Tygodnik Nadwiślański informuje, biegli lekarze wypowiedzieli się jednoznacznie, że kierowca Andrzej N. żył jeszcze, gdy przysypano go ziemią. Pozostawiony tam udusił. Do makabrycznej zbrodni doszło w miejscowości Dąbrówka w dawnym województwie radomskim. Za tę zbrodnię odpowiadali e, bracia e, Piotra Gajewskiego. Jaka była rola jego samego w tej sprawie? Z tygodnika nadwiślańskiego dowiadujemy się dalszych szczegółów. Ostatnim spośród pięciu oskarżonych o udział w aferze czekoladowej składającym zeznania w radomskim sądzie był Piotr G. Odpowiadał on z wolnej stopy. W toku śledztwa ustalono, że samochód ciężarowy Star 200 do Piotrkowa Trybunalskiego odprowadzał właśnie Piotr G. Stwierdzono ponadto, że udzielał on swoim braciom pomocy nie tylko w ukryciu i przeprowadzeniu samochodu do Piotrkowa Trybunalskiego, lecz również brał udział w zatarciu śladów przestępstwa poprzez zabranie z mieszkania Pawła G. czekolady oraz dokumentów związanych z z zabójstwem. Również w tekście znajdują się informacje dotyczące tego, jak wyglądały rozmowy sprawców tej zbrodni sprzed lat, zanim została popełniona. Tygodnik nadwiślański cytował również zeznania Ireny S., ówczesnej kochanki Krzysztofa Jasińskiego, jednego z morderców i przyrodniego brata Piotra. Zeznała ona, że 10 września 1985 roku, czyli na dzień przed zbrodnią, Krzysztof porozumiewał się z Piotrem i Pawłem. Powiedziała też... Pewnego dnia, nie pamiętam daty, ale było to przed wyjazdem Krzysztofa do Tarnobrzeskiej Prokuratury, spotkali się u mnie Krzysztof i Piotr. Krzysztof przekazał bratu dokumenty. Nie wiem, czy było to prawo jazdy, czy inny dokument dotyczący ciężarówki. Mówili o odstawieniu samochodu do Piotrkowa Trybunalskiego. Piotr miał przerobić nazwiska w tych dokumentach. Spieszył się do pociągu, aby jak najszybciej odprowadzić ciężarówkę. W tej sprawie sąd podjął decyzję o długotrwałych wyrokach. prokurator zażądał dla Pawła Gajewskiego kary śmierci. Dla jego przyrodniego brata Krzysztofa Jasińskiego 25 lat pozbawienia wolności. Proponowana przez oskarżyciela kara dla Marii U to 5 lat więzienia, a dla Piotra Gajewskiego 3 lata pozbawienia wolności. Uważamy kwestię winy oskarżonych za udowodnioną, dodał prokurator. Wystąpiliśmy do sądu okręgowego w Radomiu, który udostępnił na makta tej archiwalnej sprawy, a przede wszystkim pełną treść wyroku wraz z uzasadnieniem. Otóż sąd przyjął w ramach zarzucanego czynu, że oskarżony Piotr Gajewski w październiku 1985 roku w Warszawie działając w celu utrudnienia postępowania karnego i uniknięcia odpowiedzialności karnej przez swoich braci Pawła Gajewskiego i Krzysztofa Jasińskiego z mieszkania Pawła Gajewskiego usunął 10 tabliczek czekolady i bliżej nieokreślone dokumenty mające znaczenie w sprawie i kwalifikując ten czyn z artykułu 252 kodeksu karnego umorzył postępowanie karne przeciw Piotrowi Gajewskiemu na Podstawie artykułu 5 ust. 2 ustawy z dnia 17 lipca 1986 roku o szczególnym postępowaniu wobec sprawców niektórych przestępstw. Co to oznacza? Sąd uznał sprawstwo Piotra Gajewskiego, to znaczy, że zacierał on ślady morderstwa i zakwalifikował jego czyn jako przestępstwo, ale umorzył postępowanie w jego sprawie ze względu na ustawę abolicyjną, amnestię z 1986 roku. Co oznacza, że Piotr Gajewski w tej sprawie nie został skazany, choć stan rzeczy przez sąd został ustalony, tak jak czytamy w tekście opartym na wyroku i jego uzasadnieniu. Dziennikarze Gazety Polskiej podjęli oczywiście próby kontaktu z Piotrem Gajewskim, nie tylko, również z członkami jego rodziny. Zacytujmy fragment tekstu na ten temat. Podjęliśmy oczywiście próbę kontaktu z samym Piotrem Gajewskim, chcąc zapytać go o tę i o inne opisywane w niniejszym artykule kwestie, aby poznać jego stanowisko. Żadna z firm biznesmena nie ma jednak nawet kontaktowego adresu e-mail. Żadna nie posiada też strony internetowej ani profilu w mediach społecznościowych. W internecie na jednej ze stron z danymi adresowymi polskich przedsiębiorstw udało nam się natrafić na trzy numery komórkowe powiązane ze spółką PG firma Gajewski z Błonia. Pierwszy, należący prawdopodobnie do Piotra Gajewskiego, w ogóle nie odpowiadał, drugim dysponuje Kinga Gajewska. Jednak posłanka, gdy usłyszała, że dzwonimy z Gazety Polskiej i szukamy kontaktu do jej ojca, odburknęła: Dziękuję, to do widzenia i się rozłączyła. Gdy zadzwoniliśmy na trzeci numer, odebrał mężczyzna po tym, jak się przedstawił. I spytaliśmy o Piotra Gajewskiego. Rozmowa została przerwana. A w tekście w Gazecie Polskiej zacytowane są dokładne pytania, które w tych sprawach do bezpośrednio zainteresowanych Gazeta Polska sformułowała. Między innymi na ten temat będziemy rozmawiać dziś w moim programie. Michał Rachon, jedziemy.